sobotę 7 października na Cieszyńskim Rynku miało miejsce zakończenie sezonu motocyklowego 2023. Na to motocyklowe wydarzenie zaprosili motocykliści z regionu, Stowarzyszenie MMSCI oraz Grupa Motocykliści i Motocyklistki SCI. Po spotkaniu na rynku uczestnicy udali się w kierunku Kończyc Wielkich do LKS Błyskawica. Podczas wydarzenia tradycyjnie nie zabrakło zbiórki charytatywnej. Zakończenie sezonu motocyklowego. Które to już wasze zakończenie sezonu? Nasze to już czwarte. Czwarte, no właśnie. No i kto bierze udział? Skąd ci motocykliści? Kto przyjeżdża? Najczęściej przyjeżdżają z całego Śląska, z zaprzyjaźnionych grup motocyklowych czy klubów. Z Czech też przyjeżdżają. Też byli z Opolskiego, z Krakowskiego, tam Małopolska. No masa. Czyli masa, jest dużo zainteresowanych. Stanowicie taką jedną wielką rodzinę. Tak. Na tym nam zależało, żeby to była taka rodzinna grupa. Znamy dzieciaki, rodziny się całe znają. Są my ciocie, wujki. I to jest najważniejsze. Co w programie? Znaczy, programu w tym razem tylko będzie spotkanie na rynku. Będzie jeszcze wóz amerykański, ten policyjny, też będzie na rynku. Później przyjedzie on do klubu sportowego w Kończycach Wielkich, tam do Błyskawicy. Tam będzie grill, będzie kawa, herbata i ciasto. No właśnie, na rynku to pierwszy raz po otwarciu chyba, nie? Tak, pierwszy raz i jest bardzo duże zainteresowanie. Jak się patrzy na wydarzenie, no to jest ponad 900 zainteresowania. No i wy też zawsze zbieracie na szczytny cel w tym roku? W tym roku Hospicjum Świętego Łukasza w Cieszynie wyszło z prośbą, czy mogą na naszym zakończeniu zbierać. Wyraziliśmy zgodę, że jak najbardziej mogą zbierać. Czyli zbiórka na Cieszyńskie Hospicjum? Zbiórka na Cieszyńskie Hospicjum będzie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, olix.pl, Marta Szynik.